ten początek dla Ciebie w Jagiellonii, ogólnie w Ekstraklasie, chyba można powiedzieć taki trochę, no właśnie, czy jest to Twoje spełnienie marzeń, czy Twoje marzenia sięgają jeszcze wyżej? To już dawno żeśmy nie mieli zawodnika, który tyle asyst notował na przestrzeni całego sezonu, mówimy w tej chwili o 1/3 sezonu. Znaczy, na pewno nie jest to moje największe marzenie, ale na pewno jedno z marzeń, gdzieś zagrać w Ekstraklasie, i na pewno jestem zadowolony z tego wejścia w Ekstraklasę i z początku sezonu, ale tak jak już mówię w większości wywiadach, jest ok, ale ja chcę zdecydowanie więcej, bo tak naprawdę z tych meczy dało się też więcej tych statystyk wyciągnąć. Ale na pewno jestem zadowolony z tego początku sezonu. Fajnie punktujemy, dobrze gramy w piłkę, więc jak najbardziej początek sezonu jest obiecujący, ale to jest dopiero początek sezonu, więc trzeba się skupić teraz już na kolejnych meczach i podtrzymać tą pasę i na tym się skupiam. Kiedy przychodziłeś do Jagiellonii, kiedy zaczynałeś te pierwsze treningi, spodziewałeś się w ogóle, że tak to będzie właśnie wyglądało, że ten początek będzie taki, no co tu dużo mówić, dobry w Twoim wykonaniu? Ciężko mi tak powiedzieć. Na pewno chciałem i dążyłem do tego, że od pierwszego treningu, od przyjścia tutaj, chciałem sobie przede wszystkim wywalczyć miejsce w podstawowym składzie i pokazywać siebie jak najlepszej strony, dawać siebie 100% na każdym treningu i żeby zaowocowało to w meczach, tak? I te pierwsze mecze gdzieś no, były dość ciężkie. Jeszcze nie grałem na takim swoim, można powiedzieć, poziomie, ale z każdym meczem nabierałem doświadczenia. Ciągle się uczę, też bardzo dużo podpowiedzi dostaję od sztabu i staram się wyciągać wnioski. No i przede wszystkim kluczem było to, że walczyłem sobie miejsce w składzie właśnie tą ciężką pracą i determinacją, i z każdym meczem wyglądało to coraz lepiej. Jeszcze na pewno mam bardzo duże rezerwy, ale z każdym treningiem, z każdym meczem chcę pracować. Wróćmy do tego początku, do meczu z Rakowem Częstochowa. To było takie spotkanie, wydaje się, najtrudniejsze do debiutu, bo gracie z mistrzem Polski, z rozpędzoną drużyną, która w ubiegłym sezonie no, w cuglach sięgnęła po to mistrzostwo z dosyć dużą przewagą nad całą resztą, z drużyną, która też w europejskich pucharach prezentowała się bardzo dobrze, chociażby ogrywając Karabach czy Aris Limassol. Jak Ty jako zawodnik, który do tej pory nie grałeś w ogóle w Ekstraklasie, nagle przyszło Ci od razu na dzień dobry, pierwszy sprawdzian od razu mistrz Polski? Na pewno był to mój najcięższy debiut dotychczas, bo Raków już wcześniej zaczął swój, można powiedzieć, sezon przez te eliminacje. Bardzo dobrze grali, wygrywali też mecze, byli w gazie, więc był to bardzo ciężki debiut, no i nie mogę go zaliczyć do udanych, bo też przegraliśmy 3-0. Ale jak to się mówi, nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz, i myślę, że ten mecz z Rakowem można rozłożyć go na czynniki, wyciągnąć wnioski przede wszystkim, no i później już wyciągnąć wnioski, przede wszystkim pokazać je w następnych meczach, gdzie udowodniliśmy, czy to z Puszczą, czy z Widzewem, więc uważam, że ten debiut był naprawdę ciężki, naprawdę gorzki taki, ale tak jak w karierze, no gdzieś jest to potrzebne. Później już było coraz lepiej, więc na pewno nie będę wspominał go dobrze, ale wnioski wyciągnięte, uważam, i to jest najważniejsze. Nie było takich myśli po tym pierwszym meczu, no trochę mnie czeka jednak nauki. Było, ale to jest z każdym meczem, nieważne czy wygramy, czy przegramy, trzeba też pokazywać te dobre strony, cieszyć się z tych dobrych momentów, ale przede wszystkim wyciągać wnioski z tych złych momentów i pracować i uczyć się, bo w każdym meczu
Są dobre momenty, są gorsze, dlatego trzeba w każdym meczu wyciągać wnioski. Wiadomo, w tym pierwszym meczu było najwięcej takich wniosków na gorąco po meczu. No ale później gdzieś z każdym meczem też sztab analizuje i też mamy analizy indywidualne i też staram się jak najwięcej czerpać z tych analiz i jak najwięcej się uczyć. Pytam Cię nie bez kozery o ten Raków, bo do Rakowa, do meczu z Legią minęło dokładnie 10 meczów. I mam wrażenie, że przeciwko Rakowowi widzieliśmy zupełnie innego Dominika Marczuka niż przeciwko Legii Warszawa. Jak bardzo zmieniłeś się jako zawodnik w ciągu tych 3 miesięcy? Myślę, że przede wszystkim ten pierwszy mecz też było czuć stres. Też gdzieś te nogi nie były takie jakbym chciał. A też te liczby dały mi na pewno dużo pewność siebie i myślę, że też to jest jeden z elementów, które mnie jako Dominika Marczuka, można powiedzieć, napędziły. No i przede wszystkim też każdy trening, każdy mecz, bo to jak się zbiera doświadczenie, to jest bezcenne dla młodego zawodnika, gdzie gra regularnie, to naprawdę jest coś pięknego i myślę właśnie, że przede wszystkim ta pewność siebie i też wyciąganie właśnie tych wniosków z poprzednich meczy dało mi, myślę, że najwięcej. Mecze przeciwko Legii Warszawa, mecze przeciwko Śląskowi Wrocław, ostatnie 2 spotkania to byli w momencie, który z nimi graliśmy, to byli no, liderzy ekstraklasy, bo Śląsk Wrocław, kiedy tu przyjeżdżał jako lider ekstraklasy, Legia, kiedy tu przyjeżdżała, też jako lider ekstraklasy. Ty w tych dwóch meczach dałeś 2, zresztą bardzo ładne asysty, 2 do Jesusa i Maza. Po każdym meczu mówiłeś to samo, że tak naprawdę to jeszcze nie było to, że stać się jeszcze na więcej. No to ja zapytam, to gdzie brzmią w takim razie te rezerwy? No wiele jeszcze mam rezerw na pewno. Ciężko mi teraz powiedzieć, po kolei wymienić, ale gdzieś jak się analizuje te mecze, no to w każdym meczu w konkretnych sytuacjach mogę się zachować inaczej. Więc no, z Legią też były parę momentów, gdzie też mogłem podjąć inne decyzje, więc to nie jest tak, że ja tylko mówię o tych rezerwach, no, bo wiadomo, cieszę się z tego, z tych dobrych momentów, ale jestem też z pokorą, podchodzę do każdego meczu i staram się też szlifować to, co mam do poprawy, a cieszyć się z tych momentów, gdzie jest dobrze i uważam, że też nie można się zakusywać tak jedną czy drugą asystą, no bo to jest dopiero początek sezonu, tak? Jeśli zagrałbym jeden sezon, to już można mówić gdzieś o takiej jeden, dwa sezony, o takiej, można powiedzieć, powtarzalności, ale no po prostu ja do tego w taki sposób podchodzę i uważam, że z każdym meczem jeszcze mam dużo, dużo do poprawy, ale cieszę się, że te liczby są, bo te liczby były mi potrzebne, tych liczb mi na pewno brakowało, ale to nie jest moje maksimum możliwości, tylko ja chcę w każdym meczu pokazywać i w każdym meczu pomagać drużynie jak najlepiej będę mógł. Twoja dobra postawa to nie tylko jakaś tam imaginacja, nie wiem, jednej, drugiej osoby czy grupy kibiców, ale 2 nominacje do Młodzieżowca Miesiąca za sierpień, teraz znowu za wrzesień, teraz nominacja jeszcze w ogóle do Piłkarza Miesiąca, czyli jakby ten level wyżej. Myślę, że śmiało Cię można nazwać odkryciem tego początku sezonu. Czy sam siebie widzisz w takiej roli? Znaczy, nie nazwałbym tego chyba odkrycie. Na pewno jest to dobry okres za mną, który miałem, ale właśnie nie chcę, żeby ten okres po początku sezonu zgasł, tylko chcę go utrzymywać ciągle, chcę ciągle pokazywać i udowadniać, że to nie jest przypadek, tylko że ta powtarzalność jest i na pewno niewątpliwie się cieszę z tych wyróżnień, bo gdzieś to jest docenienie tej ciężkiej pracy, którą staram się wykonywać na każdym treningu i meczu, ale nie patrzę na to też tak zero-jedynkowo, tylko staram się robić na treningu i na meczu to, co do mnie należy i właśnie szlifować te rezerwy, które mam i też wiadomo cieszyć się z tych nominacji, bo to jest jednak docenienie, na pewno to jest fajna sprawa, ale
po prostu pracować dalej i dążyć do tego, żeby wygrywać te nominacje i gdzieś nie spocząć na laurach, że okej, jestem nominowany, już nie muszę, tylko gdzieś ciągle te poprzeczki sobie podnosić. Jak wygląda kwestia mentalnego podejścia do meczu? Myślę, że na pewno się zmieniło moje podejście. Też pracuję z trenerem mentalnym, także te podejście też z czasem się zmienia. Myślę, że to dało mi najwięcej taka systematyczna praca i myślę, że też widać te owoce, że porównując pierwszy mecz z Rakowem, a ten z Legią, jest naprawdę, naprawdę duża różnica. I myślę, że to jest taki też klucz. No i ta też, o czym wspomniałem, czyli na pewno pewność siebie i myślę, że to są te dwa takie kluczowe momenty, gdzie ja zmieniłem swoje podejście mentalne i po prostu czuję się mentalnie gotowy. Czyli na przykład może nie tyle, że nie przeraża, co nie deprymuje cię fakt, powiedzmy, że nie wiem, że widzisz Legię wygrywającą z Aston Villą, że przyjeżdża Legia, która jest niepokonana w całym sezonie, która no, w takim szalonym stylu awansowała do grup, eliminując przecież Austrię, Wiedeń, Midtjylland. I nie deprymuje cię fakt, że właśnie że za chwilę to ty będziesz tymi zawodnikami grał, którzy, nie wiem, no, potrafili Austrię, Wiedeń w dwóch meczu 6 goli wrzucić na przykład. Nie, w ogóle na tym się nie skupiam, szczerze, w ogóle nad tym nie myślałem i w ogóle w taki sposób nie podchodzę do tego. Podchodzę do każdego przeciwnika, tak? Jak tutaj przyjeżdża, czy to Legia, czy to Puszcza, czy to każdy inny zespół, podchodzę tak samo. Wiadomo, że pod każdego przeciwnika się przygotowuję inaczej. Jedni mają taki styl gry, jedni mają bardziej jakościowy zespół, drudzy mniej, ale w ogóle gdzieś na tym się nie skupiam i skupiam się na tym, co ja mam zrobić w danym meczu, na moich zadaniach i na tym, żeby robić swoje i na tym się skupiam. Jak ty się czujesz, kiedy jesteś wymieniany jednym tchem obok takich postaci jak Jesús Imaz, jak José Naranjo, jak Afimiko Pululu, czyli zawodnicy, którzy jednak już coś w tej piłce osiągnęli, no gdzieś tam doszli, jakieś tam trofea mają, czy tak jak Jesús, no są legendami tutaj Jagiellonii, natomiast ty, no cały czas mimo wszystko ten twój dorobek ekstraklasowy, czy w ogóle na tym poziomie najwyższym jest bardzo skromny. Tak, nie ma co się oszukiwać. Ja dopiero zaczynam, tak jak Jesús. To już jest legendą, więc na pewno jestem zadowolony, że jestem też wymieniany obok takich nazwisk, ale też staram się od tych zawodników czerpać jak najwięcej, bo oni już są bardziej doświadczeni, też bardziej mi pomogą, też staram się ich pytać, czerpać od nich wiedzę, także podchodzę do tego w taki sposób i cieszę się, że jestem z takimi zawodnikami w szatni i tutaj z całą drużyną, bo tutaj nazwiska wiadomo jakie są, także na pewno dla mnie jako młodego zawodnika nic tylko czerpać od takich zawodników wiedzę i tyle. Jest taki mem, był przed meczem z Legią, nie wiem czy go widziałeś, leży chłopak, prawda, w łóżku z dziewczyną. Dziewczyna myśli, no pewnie myśli jakiejś innej, a chłopak myślałby tylko Marczuk utrzymał formę na Legię. Widziałeś tego mema, czy nie? Tak, widziałem właśnie. Jaka była twoja reakcja pierwsza? Pierwsza właśnie pokazałem bratu i mamie, bo akurat przyjechała na mecz. No i śmiałem się, tak? Taki śmieszny mem, ale no chwilkę się pośmiałem i później wszystko wróciło do normalności. Pytam się dlatego, bo no memów nie tworzy się o zawodnikach nijakich. Memy się tworzy o zawodnikach, którzy jednak coś znaczą, coś osiągnęli i generalnie, no to dużo mówić, no powoli stają się takimi idolami kibiców. I moje pytanie jest takie, czy widzisz jakieś pierwsze symptomy takiej rozpoznawalności na ulicy, że ktoś cię zahaczy, powie, o to ten Dominik, co nie wiem, co zaliczył hat-trick, asyst z Radomiakiem. Znaczy, miałem parę takich sytuacji gdzieś na rynku w Białymstoku, że podchodzili do mnie też i starsi, i młodsi ludzie właśnie, ale
to też nie brałbym tego jakoś, że ja teraz osiągnąłem nie wiadomo co, bo zagrałem dopiero 10 meczy, tak? Więc tak naprawdę nic jeszcze nie osiągnąłem. Tak naprawdę pracuję ciągle na to moje nazwisko, na też moje liczby, na moje występy i tak dalej, więc na to wszystko trzeba sobie zapracować ciężką pracą, nic nie ma za darmo. Na pewno jest to miłe, gdy słyszę, gdy idę przez miasto i podchodzi do mnie jakiś młodsza grupka ludzi i proszą o zdjęcia, na pewno jest to fajne. Ale tak jak mówię, na to trzeba sobie zapracować ciężką pracą. Ja staram się i chcę ciągle pracować i ciężką pracą można dojść do wszystkiego i to jest klucz dla mnie i myślę, że ciężką pracą można sobie wywalczyć naprawdę wszystko. Czy po meczu z Radomiakiem Instagram mocno zapłonął u Ciebie? Tak, muszę przyznać, że bardzo mocno, naprawdę przyszedłem do szatni, to miałem chyba 34 wiadomości właśnie na Instagramie, też koledzy do mnie pisali, rodzina też pisała, także można powiedzieć zapłonął, ale to jest jeden mecz, tak? To jest jeden mecz, gdzieś fajnie na pewno. Byłem zadowolony z tego spotkania. Ale to jest jeden dzień radości, dwa, później już jest trening, kolejny mecz, także ja mam też zdanie, że jesteś dobry, tak jak twój ostatni mecz i na pewno było to fajne, było to cudowne przeżycie, ale teraz kolejne mecze i tyle. Należysz do bardzo nielicznego grona zawodników, którzy każdy mecz ligowy zaczynali w wyjściowym składzie. Czy dzisiaj czujesz się takim pewniakiem do tej wyjściowej jedenastki? Nie nazwam tego pewniakiem. Na pewno pokazuję, staram się pokazywać i trenerowi, że zasługuję na to miejsce w jedenastce, bo najpierw trzeba było sobie wywalczyć, tak? A później trzeba to miejsce utrzymać i staram się trenerowi pokazywać, że ta moja dyspozycja jest po prostu dobra i staram się też w każdym treningu to udowadniać, tak? I w meczu i tak do tego podchodzę, że na każdym treningu daję z siebie maksa, na każdym meczu i skład ustala trener, tak? Ja chcę dawać sygnały, ja chcę dawać właśnie liczby, dobre występy przede wszystkim, tak? I tyle. Reprezentacja to jest kolejny temat, który tam jakoś się pojawia. Wcześniej, przychodząc jeszcze przed przyjściem do Jagiellonii, jeszcze jako zawodnik Stali Rzeszów, byłeś powoływany do tej kadry U20, teraz znowu zagrałeś w reprezentacji z Niemcami, z Portugalią, zresztą bramka zdobyta w meczu z Portugalczykami. Natomiast ostatnio podczas programu Ligi Plus Ekstra Kamil Kosowski, zapytany o to, kogo z ligi powołałby do reprezentacji, powiedział: no ja mam dwa takie nieoczywiste nazwiska, to jest Bartek Wdowik i Dominik Marczuk z Jagiellonii Białystok. Jak to odbierasz, fakt, że mimo wszystko już ktoś się nawet wymienia w ogóle w tym gronie kandydatów do tej pierwszej reprezentacji, gdzie wiadomo, że są Zieliński, Lewandowski, Szczęsny, podejrzewam zawodnicy, którzy do niedawna jeszcze byli twoimi idolami. Znaczy, na pewno jest to fajne, ale ja do tego bardzo, bardzo spokojnie podchodzę, tak? Gdzieś ktoś mi wyśle, ale no ja to bardzo spokojnie odbieram. Niedawno byłem w kadrze U20 i chcę się skupić na razie na tych reprezentacjach U20 lub U21 i na razie tak bym to odbierał. Jeśli na pewno bym podtrzymywał tą formę lub ona byłaby zdecydowanie lepsza i rozegrałbym na przykład jeden bardzo dobry sezon lub tak jak powiedziałem dwa, żeby ta forma utrzymywać i żeby ona szła ciągle do góry. Wtedy można by było coś myśleć, na razie ja nie skupiam się na tym, bo wiadomo jakie są realia, nie ma co się oszukiwać. I tyle, na ten moment chcę być w kadrze do lat 21 i to jest mój cel. Wydaje się, że
jesteś także taką pozytywną postacią w szatni Jagiellonii. Widać, że dobrze się czujesz w towarzystwie chłopaków ciut starszych, ciut młodszych od siebie, jak właśnie jak Kuba Lewicki, jak Bartek Wdowik, jak Wojtek Łaski, czy jeszcze paru innych zawodników. Czy fakt, że te różnice wiekowe nie są duże, sprawia, że ta aklimatyzacja w Twoim przypadku przebiegła tak szybko? Tak, myślę, że to też jest jeden z czynników, ale to jest od pierwszego momentu, gdy wszedłem do tej szatni, naprawdę tu jest bardzo dobra atmosfera i czy to młodsi zawodnicy, czy starsi, z każdym można porozmawiać. Naprawdę to jest bardzo dobra szatnia dla młodego zawodnika. Wiadomo, gdzieś młodsi z młodszymi, starsi ze starszymi, ale czasem jest tak, że i starsi z młodsi, także nie ma z tym problemu. Także cieszę się, że tak mnie szatnia przyjęła i naprawdę jestem bardzo pozytywnie zadowolony z szatni, z atmosfery, jaka tu jest. Jak Ci się współpracuje na tej prawej stronie z Michałem Saczkiem? Bo do niedawna jeszcze ten wybór wcale nie był taki oczywisty w przypadku Jagiellonii, bo jednak Michał przychodził tu jako głównie defensywny pomocnik. Taka, można powiedzieć, trochę potrzeba chwili sprawiła, że Michał wylądował jednak na prawej stronie. No i wydaje się, że w najbliższym czasie raczej częściej będziemy oglądać duet Saczek-Marczuk. No widać, jaki Saczek, jakim jest zawodnikiem wartościowym, jak dobrze czyta grę, jak dobrze się czuje z piłką. No dla mnie, mi fantastycznie się z nim współpracuje, bo wie, kiedy zagrać, wie, kiedy zwolnić tą akcję. To widać w każdym meczu, zresztą ostatni mecz z Legią to pokazał. Także no... Nic, tylko uczyć się i czerpać z tego korzyści. Mhm. Czego Ty jako młody zawodnik możesz się nauczyć od tych bardziej doświadczonych, bo masz obok siebie no, chociażby Tomka Kupisza, który tyle lat grał we Włoszech, Taras Romańczuk, zbliża się do 300 meczów w Ekstraklasie, no Jesus Imaz wiadomo, ale także Jose Naranjo, który też grał chociażby w Genku, w Belgii, czy Afimiko, Pululu. Nie aż tak bardzo Ciebie starszy, ale jednak ma te 90 meczów w Bazylei. Myślę, że wiele rzeczy. Z każdym treningiem właśnie Tomek, jak gramy, jak mamy jakieś ćwiczenie, to podpowiada mi, co w konkretnej sytuacji mógłbym zrobić lepiej. Też Taras na każdym treningu mi też podpowiada. Trenerzy też mi podpowiadają, więc myślę, że tu chodzi o bardziej takie zachowania na boisku, o konkretne sytuacje, gdzie mogę wbiec, jak mam się zachować. I myślę, że to te podpowiedzi są naprawdę kluczowe. Biorę sobie to do serca i staram się po prostu w następnych takich sytuacjach zachować się tak jak oni mi podpowiedzą i zazwyczaj wychodzę na tym dobrze. Czy czasami się zastanawiasz, myślisz, nie wiem, wybiegasz dalej w przyszłość, mówiąc, kurde, fajnie byłoby jednak w tym sezonie powalczyć o coś więcej, tym bardziej, że tak jak mówię, jest to Twój premierowy sezon w Ekstraklasie, czy jednak, jak to się mówi, lód na głowę, staramy się tonować emocje, bo tym bardziej, no wiadomo, że młoda osoba, marzenia jakieś swoje masz, swoje jakieś cele i domyślam się, że też chciałbyś coś jednak w tej piłce osiągnąć. Tak, podchodzę do tego na chłodno, ale podchodzę do tego z taką myślą, żeby wygrać każdy kolejny mecz i myślę, że to jest dobre podejście, bo na razie nie chcę wybiegać czy w przyszłość, tylko skupić się na każdym kolejnym meczu i widać po prostu po naszym zespole, że każdy mecz chcemy wygrywać i myślę, że to jest w tym momencie najważniejsze, tak? Żeby każdy kolejny mecz wygrać, a co uda się osiągnąć i jakie miejsce zajmiemy, no to już pokaże przyszłość, tak? Ale my skupiamy się na tym, co jest tu i teraz. Jesteśmy w dobrej dyspozycji i chcemy tą dyspozycję utrzymać i każdy kolejny mecz po prostu wygrywać. Mówi się, że łatwiej jest wejść na szczyt niż się na nim utrzymać. To teraz takie pytanie, co musisz Ty zrobić, żeby się na tym szczycie utrzymać? Myślę, że nie spocząć na laurach i pracować jeszcze ciężej niż pracowałem do tej pory. Dawać z siebie 100%, bo myślę, że to jest klucz, gdy trzeba po prostu dać siebie
100%, zostawić serducho na każdym treningu i na każdym meczu udowadniać, że po prostu zasługuje na ten skład i po prostu w meczach pokazywać to i udowadniać. I uważam, że to jest klucz do tego, żeby się utrzymać, żeby mieć jeszcze lepszą dyspozycję i uważam właśnie, że ta determinacja i dawanie siebie 100% jest kluczem do tego.